Witam serdecznie w dzisiejszym materiale informacyjnym opisującym rzeczy, które teraz się pojawiają i które są teraz bardziej lub mniej istotne. Dla wszystkich nowych osób zachęcam do wejścia na stronę na finansoweedukacja.com, zwrócenia uwagi na materiały, które tutaj się znajdują. Dostajemy często informacje, gdzie można znaleźć oczywiście na stronie finansoweedukacja.com, czy to zakładka artykuły, forum, portfel, czy webinary 2024. Więc, jeżeli ktoś jest nadal zainteresowany webinarami, zachęcam po prostu do wejścia na stronę i dostanie oczywiście przy zakupie też poprzednie webinary, które odbyły się w ostatnich tygodniach. Nadal jesteśmy w okresie wynikowym. Obserwujemy wyniki różnych firm i ludzie interpretują te wyniki jak chcą. Widziałem absurdalny komentarz jednego z takich czołowych polskich analityków, ale nie będę go przytaczał ze względu na szacunek do wieku tego pana i staż w pracy. Natomiast to są bzury kompletne. Komentarz był następujący. Microsoft i wyniki powyżej oczekiwań, alfabet poniżej, dlatego bo akcje alfabetu spadły mocniej od Microsoftu w godzinach posesyjnych. Takie coś może powiedzieć tylko osoba, która nie zwraca uwagi na korelacje historii rynku i nie zwraca uwagi na to, jak rynek działa. Niezależnie od tego, i to już powtarzałem, jak długi weźmiemy okres do badania, niezależnie od tego, jakie są wyniki, czy są bardzo pozytywne, czy bardzo złe, akcje w pierwszym tygodniu, tak naprawdę, ale przede wszystkim w pierwszym dniu od opublikowania mają dokładnie taką samą szansę, prawie dokładnie taką samą szansę na spadek i wzrost niezależnie od tych wyników. Czyli to jest próba interpretacji rzeczywistości w sposób, e, można powiedzieć, na tzw. chłopski rozum. Fakty są takie, że zarówno Microsoft, jak i Alphabet miał dobry wynik, zresztą AMD też. Ponieważ AMD, które miało bardzo wysokie oczekiwane co do wzrostu zyskowności, ale przede wszystkim, i o czym się nie mówi, największe ryzyko potencjalne w przypadku AMD, które mogło się pojawić, to nie jest zyskowność. Zyskowność przy takiej firmie nie jest problemem w większości przypadków. Najważniejsza jest trend w sprzedaży, bo jeżeli my obserwujemy, Duże, duży szok wynikający z inwestycji w technologię związaną z sektorem półprzewodników to w takim kontekście nie jest problem związany ze wzrostem cen z przerzuceniem cen na konsumenta jeżeli ten szok występuje więc my możemy w takich okolicznościach przerzucić koszty na odbiorców i zwiększyć sobie zysk jest pytanie czy ci odbiorcy, czy rynek, globalny rynek, czy globalna gospodarka chce konkretną technologię w danym czasie kupić. I w przypadku półprzewodników, nie wszystkich firm, bo są firmy, które mają problem z zyskownością jak Intel, natomiast w przypadku konkretnie AMD dla mnie ważniejsze były, była lepsza sprzedaż. I lep uzyskaliśmy tu lepszą sprzedaż. Więc ta gadanina dotycząca tego, że wyniki nie są tak dobre, jest powtarzana przez osoby, które w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią, zazwyczaj, lub nieświadomie to mówią. Natomiast z drugiej strony, AMD, niezależnie od wyników, czy były dobre, czy złe, często spadało 15-20% bez jakiegokolwiek powodu. Więc teraz też może tak się zdarzyć i będzie to dobry moment na dodatkową akumulację akcji. Więc ja zwracam uwagę na następującą rzecz. To jest opowiadanie głupot. To jest straszna historia. Obserwujemy prosty trend, jeżeli chodzi o wyniki, który jest potwierdzeniem tego, co mówiłem przez ostatnie wiele miesięcy, czy już lat, parę lat. Od kiedy istnieje kanał. Rynek premiuje duże, wysokiej jakości firmy, zarówno wzrostu, jak i mieszanego wzrostu. Te największe, megakapy powyżej 80, to czasami powyżej 50 miliardów dolarów, w zależności od sektora. Firmy, które są bardziej wrażliwe ekonomicznie, mają trochę gorsze wyniki. Natomiast ta różnica nie jest tak duża, bo to jest mała różnica. Na przykład Starbucks. Te wyniki były w cenach, ponieważ ludzie obawiali się, że kondycja. Gospodarcza w segmencie produktów niepierwszej potrzeby i usług niepierwszej potrzeby ucierpi znacznie mocniej. Dlatego akcje wzrosły po wynikach, które wydawałyby się, że są złe. Natomiast różnica jest bardzo mała. Wzrost jest niezły, to są normalne okoliczności. A poza tym przypominam, krótkoterminowa zmienność po wynikach nie oznacza dobrych albo złych wyników. W przypadku alfabetu mamy do czynienia z bardzo specyficznym zjawiskiem, które jest głupie. I na czym to zjawisko polega? Jeżeli Microsoft ma dobre wyniki, to ludzie nie zwracają uwagi na to, czy na przykład lepszych wyników przypadkiem nie miał alfabet, tylko mówią, o Jezu, skoro Microsoft ma dobre wyniki, to zaraz spowoduje tak dużą konkurencję dla alfabetu, że alfabet przestanie istnieć. Nie analizując alfabeta, fakt, alf alfabetu. fakty są takie, że alfabet miał świetne wyniki. Ja uważam, że zarówno Microsoft, jak i Alfabet, ale przede wszystkim Alfabet, który miał bardzo mocny spadek przychodów, wróci, już razem z Microsoftem wrócili do dwucyfrowych, dwucyfrowego wzrostu przychodów i ten wzrost będzie w przypadku Alfabetu, moim zdaniem, on wróci do tej swojej wieloletniej średniej, czyli na poziomie 17-18 na 20%. Wartościach rok do roku to samo dotyczy się Microsoftu. Więc sytuacja jest naprawdę przyzwoita. Będzie szum, będzie duża zmienność, strach, i to jest naturalne. Strach nawet może stworzyć korektę. Nie zawsze ją tworzy, ale może. Natomiast jest prosta zależność: wszystko co cykliczne, bardziej wyraźne i małe ma gorsze wyniki, wszystko co duże, mniej cykliczne, bardziej defensywne ma lepsze wyniki, lub bardziej wzrostowe ma lepsze wyniki. To jest kontynuowane i za zdaniem będzie kontynuowane. Po drodze jakieś poślizgnięcia mogą się zdarzyć, ale to nie ma żadnego znaczenia. Pojawiają się takie wykresy, ludzie sugerują, że to jest bańka technologiczna, tylko nikt nie zadaje pytania do jasnej cholery. Pytanie jest następujące. Jaki udział w globalnej gospodarce mają dzisiaj przychody 10 największych firm w stosunku do tego, co było w 2000 roku? Te firmy w 2000 roku miały bardzo mały udział w globalnej gospodarce w relacji Przychody, sprzedaż tej firmy do przychodów ze wszystkich firm w całej gospodarce i w stosunku do globalnej gospodarki. Dzisiaj duże firmy nie są tym, czym były w świecie bańki. Wtedy one były młode, małe, stały się duże, ale one miały, miały bardzo kiepską sprzedaż i bardzo kiepską marżę, bo były w relatywnie młodej fazie swojego rozwoju. Nie były tym, czym są dzisiaj. Więc próba interpretacji rzeczywistości na podstawie przeszłości, nie rozumiejąc zmiany fundamentów w czasie, no to jest kretynizm. Tutaj należy uwzględnić proporcje. Jeżeli byśmy uwzględnili proporcje przychodów, to by się okazało, że ten wzrost tak jest stosunkowo mały w relacji do tego, co obserwowaliśmy podczas słynnej bańki dodatkowej. Bo te firmy w tamtym czasie nie miały istotnego wzrostu przychodów. Natomiast ten strach moim zdaniem jest dobrą informacją, bo to pokazuje, że my jesteśmy nadal sceptyczni, że nie jesteśmy w świecie optymizmu, tylko raczej inwestorzy analitycy są ostrożni. Zachowują e, ostrożność i mówią raczej o rynkach rozwijających się, a nie o rozwiniętych. Dane z rynku nieruchomości w Stanach pokazują, to wcześniej pokazywałem, że w małych i średnich miejscowościach, również tych wokół dużych miast. Albo się wypłaszczają, albo spadają. Rynek poszukuje realnej ceny, natomiast duże miasta nadal się trzymają. I pytanie, czy to jest coś dziwnego? Moim zdaniem nie. Historia o rynku nieruchomości pokazuje, że duże miasta spadają zawsze po małych, średnich, nawet tych, które z nimi graniczą, które są w ramach metropolii. Bo w Stanach mamy wiele miast, które często mają swoje prawa jako osobne miasto, natomiast niektórzy te miasta uważają jako część tego dużego miasta. Takie metropoli mamy wokół Dallas, Austin, Houston. W tych największych. Teksas Texas jest najlepszym przykładem, ale nie tylko. No, w, w Kalifornii również to jest i często uważa się, że dane miasto jest dzielnicą, ale my zwracamy uwagę na to, czy, czy to miasto ma prawa miejskie, czy musi działać w oparciu o o prawo, które jest w danym w dużym mieście metropolii i zazwyczaj jest tak, to taka ciekawostka, że jak jest duże miasto, to prawie zawsze, nie zawsze, rozwój tam infrastruktury, rzeczy związane z umiejętnością efektyw efektywnego zarządzania kapitałem, lokalne prawa, przepisy dotyczące osiedli i tak dalej, i są znacznie głupsze niż w miejscowościach, które są mniejsze i które są obok tego dużego miasta i które mają prawa miejskie. Dlatego ludzie często zastanawiają się, dlaczego na przykład na granicy Indianapolis ceny nieruchomości są 30-40%, 40 to może nie, ale 30% tańsze niż, co, niż to, co na przykład obserwujemy w Carmel, które jest osobnym miastem, ma prawo miejskie. No właśnie dlatego, że w karmel rządzą ludzie, którzy wiedzą, jak należy rozbudować infrastrukturę. Tam rządzą fachowcy, rządzi merytokracja. Natomiast przez specyfikę dużych miast, przez to, kto tam głosuje, ale nie tylko. te ze względu na to, że dużym, dużym ośrodkiem władzy ciężej jest zarządzać, jest gorsza infrastruktura, tak jest przyzwoita, ale jest gorsza niż karmel. Poziom życia jest gorszy. Indianapolis po prostu ma gorsze ceny na swoich obrzeżach niż bezpośrednio miejscowość, która jest trochę dalej na własnych prawach. Natomiast duże miasta spadają wolniej. I tak obserwujemy duży spadek. To zresztą widzicie Państwo. Fakty są takie, że te spadki one przypominają okres wypłaszczania się cen. I dalszego uspokojenia tego szoku na rynku nieruchomości w stala. Co moim zdaniem jest typowe, no nie jest to nic dziwnego. Eee, pojawiają się nadal informacje o filmie Evergrande. Pamiętam, jak, nie wiem czy Państwo jeszcze pamiętacie, to daję jako taką ciekawostkę i przypomnienie, jak wybuchła afera z Evergrande, Ignasi eksperci finansowi, część z Państwa niestety, ale przede wszystkim eksperci finansowi, analitycy, fachowcy pseudo. Mówili, że to jest powtórka z Limana. No mówi, pisaliśmy, zobaczcie Państwo, jaka powtórka z Limana jak y, kryzys w 2009 roku został wywołany przez FAS 157, a nie przez upadające banki na no, przecież jest Absurd. Banki upadły przez negatywne ustawodawstwa, nie upadły same z siebie. Natomiast upadek Evergrande wynika z, z, nie z negatywnego ustawodawstwa, tylko z nieefektywnego wykorzystania środków, również środków rządowych. Gdzie państwo ingerowało w działanie deweloperów. Więc to nie jest jakiekolwiek porównanie i tłumaczyłem. Nie ma jakiegokolwiek dowodu na to, żeby słabość rynku nieruchomości w Chinach doprowadziła do globalnej recesji. Udział tam zagranicznego kapitału, po pierwsze, przypominam, że jest mały. Mały. Teraz to jest w ogóle szczątkowy. A z drugiej strony, rynek to dobrze wycenia, i ten spadek, który my obserwujemy, wynika z tego, że sąd w Hongkongu nakazał likwidację firmy Evergrande. Co zresztą jest naturalne, więc ja też zwracam uwagę na to, że w tego typu firmy nie ma co się bawić pod jakieś odbicia, bo to jest za bardzo ryzykowne. Natomiast przypominam, ludzie tego się obawiali, opowiadali głupot. Rzeczy związane z stopami procentowymi. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Niektórzy zwracają uwagę, że średnio obniżki pojawiają się po 8 miesiącach. Natomiast fakty są takie, że to nie ma żadnego znaczenia. Bo zarówno stopy zwrotu na 12 miesięcy po pierwszej obniżce są pozytywne, jak i stopy zwrotu po 12 miesięcy po pierwszej podwyżce też są pozytywne. 24 miesiące po zawsze są też pozytywne i 24 miesiące po obniżce zawsze były pozytywne od 1970 roku. Więc my możemy tym się bardzo jakoś podniecać, możemy się z tego cieszyć, natomiast fakty są takie, że nie ma to żadnego znaczenia. Jakie są dzisiaj problemy w ekonomii? I teraz zadajmy sobie pytanie, czy te obniżenie 100% wpłynie na te problemy. Czy? Po pierwsze, nie mamy problemów w ekonomii amerykańskiej. Wzrost gospodarczy jest niezły, solidny. Nie mamy problemu z inflacją. Praktycznie jesteśmy w świecie złotowłosej gospodarki, tak zwanej. Jakby, jakby wzrost jeszcze mocniej trochę wzrósł, albo inflacja by stopniała o 1%, byśmy byli według definicji gospodarki złotowłosej, która jest określana jako idealny stan gospodarki państwa rozwiniętego. Problemy są przede wszystkim w Unii Europejskiej, wynikają częściowo z negatywnego ustawodawstwa, z, wynikającego z ingerencji w, w energetykę, z przeregulowania rynku, ale z wielu też innych rzeczy. Moim zdaniem to jest częściowo z późniejszej fazy HOS. I z okresu przedwyborczego do Unii Europejskiej, który zmniejsza nakład na inwestycje przez duże globalne firmy, które obawiają się potencjalnego negatywnego ustawodawstwa 12 miesięcy po. Po wyborach, również w Unii, od 1969 roku wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej poprawiał się, prawie zawsze. Ponieważ odczucia tworzą też yy, 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 wzrost gospodarczy, bo zwiększają inwestycje prywatne, które są częścią, w ramach wz wzoru yy, PKB. Więc poszukiwanie złotego grana, kiedy FED obniży, kiedy obni zwiększy, to jest bzdura. Bo to nie ma żadnego znaczenia. Kolejna bzdura. To jest strach związany z Teksasem. Ludzie uważają, że chodzi do secesji i pokazują stany, które są za, które są przeciw. To jest straszna historia, która jest od lat omawiana. I ona będzie narastała razem z wyborami. Im straszniejsza, tym większa zmienność w pierwszej połowie. I ta zmienność teraz po wynikach może nam się pojawić i rynek Taka ciekawostka, rynek je, czasami yy, doprowadza się przez tego typu informacje pozytywne, negatywne do pewnego rodzaju rozchwiania i większej zmienności. Mamy długą historię zmienności. I nie zawsze, i to uwaga, nie jest silna zależność, ona się pojawiała mniej więcej, w, o ile dobrze pamiętam, z tego co ja liczyłem, w 59% przypadków, więc słaba zależność. Ale jakbyśmy wycięli dane, bo to od 1925, jakbyśmy wycięli dane od 1950, przepraszam, 1960, to zależność już jest lepsza, wynosi 68%, więc nieźle. Największa zmienność pojawiała się właśnie po jakimś incydencie, który jest medialny. I ona się też czasami pojawiała ze względu na, w, w okresie wyborczym. Więc może być tak, że tej zmienności na razie nie było. Po okresie, po y, wynikach firm ta zmienność się pojawi. Rynek będzie szedł góra, dół, góra, dół, góra, dół. 5, 7, 8, 10, czasami procent niektóre firmy jak półprzewodniki, do góry i do dołu. Dodatkowo potęgująca sytuacja polityczna jeszcze to y, zwiększy i polaryzacja. Na to trzeba być gotowym, dlatego trzeba mieć odpowiednio zdywersyfikowany portfel. Trochę medycyny wysokiej jakości i półprzewodników, trochę czystej technologii, trochę mieszanej technologii, trochę mieszanego wzrostu, trochę mieszanego value yy, i oczywiście wybieramy zwycięzców i przegranych, mniejsze, większe wagi, natomiast zwracamy uwagę na to, że dobrze zdywersyfikowany portfel zazwyczaj, nie zawsze spada mniej niż na 100. Są pewne wyjątki, bo jak ktoś ma więcej sektora półprzewodników, to oczywiście będzie spadało mu więcej, ale te, jeżeli portfel spada więcej niż NASDAQ tak 100 dla większości sesji, to jest jedno bardzo istotne pytanie, czy jak mamy pozytywną sesję, to czy również rośnie mocniej, bo jeżeli rośnie słabiej, a spada mocniej, to portfel jest źle zbudowany. My bierzemy pod uwagę okre okresy 3, 6, 12 miesięczne przy takiej analizie. Ja akurat zbudowałem taki portfel, że on zazwyczaj spada trochę mniej i rośnie mocniej. Można go zrobić tak, że będzie spadał trochę więcej i rósł zazwyczaj jeszcze mocniej, ale za bardzo wtedy ryzykujemy. Gdybyśmy w ogóle byli w klasycznej formacji późnej fazy Hosy, to mój portfel byłby znacznie bardziej agresywny. Natomiast nie jesteśmy przez 2022 rok, dlatego on jest wzrostowy. Ale jest też zachowawczy. Jak coś pójdzie nie tak, nic się strasznego nie stanie. Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak byliśmy przygotowani na samolot w 2022 roku. To jest taka ciekawostka: w Polsce dużo się mówi, że jest dużo pustostanów. W Stanach tych pustostanów w dużej ilości nie ma. Bo w większości stanów, nie we wszystkich, ale w mniej więcej 40 stanach. Prawo pozwala na stosunkowo prostą, niekonfliktową eksmisję osoby, która nie płaci. Z pewnymi wyjątkami i obostrzeniami, ale są formy umów, które na to pozwalają i nie ma tu jakichkolwiek problemów. Jak się pojawiają problemy, to się po prostu dzwoni po lokalnego szeryfa, który za nas załatwia sprawę. Z pewnymi wyjątkami. Bo jeżeli jest określony precedens w danym stanie, to można go wykorzystywać przeciwko najemcom. I na przykład wielu Polaków, którzy nie rozumieją tą rzeczywistości, skarżą się na to, że w Chicago i w okolicach Chicago czasami był problem z, szybką z szybkim wyeksmitowaniem ludzi, którzy nie chcą płacić. To wynika. Właśnie ze specyfiki stanu Illinois, a przede wszystkim Chicago i okolic. Stan Illinois nie jest do końca tutaj dobrze uregulowany. Mamy różne wyroki sądów, które nie są jasne. Jest to osobno rozpatrywane. Natomiast z tego co ja wiem, to Chicago jest po prostu i okolice Chicago są wyjątkowo paskudne, jeżeli chodzi o to. I Polacy z tymi informacjami idą w świat i opowiadają głupoty na temat yy, stanów. Natomiast fakty są takie, że na przykład w Illinois, w mieście, o ile dobrze Naperville, które jest uważane za taką trochę perełkę obok Chicago, blisko, nie ma jakichkolwiek problemów. Tam rynek krótkoterminowego najmu kwitnie, pojawiają się osoby niepłacące, szybko są usuwane, władze lokalne to wspierają, są za właścicielami nieruchomości, i sądy również, które tam działają w, świat bardzo, w bardzo rozsądny sposób na to patrzą. Więc miasto, miasto nierówne, stan stanu nierówny i zwracam uwagę na jedną rzecz. I teraz pytanie, czy wzrost pustostanów coś oznacza? Moim zdaniem nie. Yy, dlatego, bo wzrost pustostanów może wynikać z tego, że ktoś nie wie, jak wynajmować, umowa banku blokuje możliwości najmu, w świecie wielkiego kryzysu finansowego, który został wywołany przez FASTA 57 i wtedy mieliśmy rzeczywiście podwyższony centymetr na rynku nieruchomości. Kredyty w tamtym czasie e, e, Supreme dawały względnie duże możliwości zarządzania tą nieruchomością, natomiast wiele osób, i to, to są też problem zaburzenia danych, deklarowało pustostan. W rzeczywistości na lewo, rozlicz rozliczając się z osobami, które tam mieszkały. Nie płacąc jakichkolwiek podatków z tej czynności. Zresztą, można, jeżeli chodzi o zyski z najmu, to akurat w tak można go w sposób stosunkowo mądry zoptymalizować i ten podatek jest niski. W wielu przypadkach jest bardzo niski. Natomiast w tamtym czasie to było modne. Możecie Państwo zwrócić uwagę na literaturę, która się opisywała ten problem. Więc my też nie mamy dobrych danych. Natomiast wzrost ani spadek krótkoterminowy nie oznacza niczego, zazwyczaj może oznaczać trochę bardziej optymistyczny świat na rynku nieruchomości. Że ludzie nie chcą się bawić w najem, który jest istotny. Bo rentowność w, w małych i średnich miejscowościach, ale tych, przy dużych miastach, ja nie mówię o jakichś kompletnych. Yy malutkich miasteczkach czy wsiach, tylko mówię o miejscowościach wokół dużych metropolii, to tam rentowność jest naprawdę bardzo korzystna w wielu miejscach. Ona przekracza często 8%, mówię realnie. Bo ja uwzględniam, że mniej więcej, i to dane badania dobrze pokazują, że osoby, które zajmują się wynajmem, one nie odliczają kosztów eksploatacji oraz remontu i tak dalej, i tak dalej i można założyć, że ten około jed, tego 1% będzie uciekało w stronę utrzymania tej nieruchomości wynikającego z jej eksploatacji i e, innych też rzeczy. Kolejna rzecz, gospodarka Polski. <laughs> ja uważam, że Polska nie będzie sobie radziła tak dobrze, jak zakładają analitycy polscy, którzy uważają, że Polska to jest kraj mekim miodem płynącym. Ponieważ rzeczy, które. Ponieważ nas przez ostatnie 10 lat, a ja to jest dłuższy temat, w Polsce nie pojawiły się duże, dużej wysokiej jakości firmy. To jest typowe dla rynków rozwijających się. W Polsce firmy są relatywnie małe, te duże, niskomarżowe, państwowe lub bardzo cykliczne. Firmy, które są technologiczne w Polsce. Rzadko działają poza Polską, mają relatywnie niski marżenie nie wszystkie, no bo na przykład taki Lejewczat ma niezły marsz, Dobrze. Ale to są jakieś pojedyncze przypadki. Duża ilość sektora gamingowego, który jest tak naprawdę sektorem loteryjnym, albo się gra uda, albo nie, słabo zdywersyfikowanym, również obciąża ten rynek. Ale są też cała masa innych problemów. Przykładowo, ilość y, zamrożonych działalności gospodarczych oraz upadłości w Polsce za 2022 rok była największa w historii. Tym bardziej, że w 2019 roku wprowadzono możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej tak realnie w Polsce. Natomiast widać, że sytuacja gospodarstw domowych w Polsce jest znacznie gorsza niż w Stanach. Znacznie. To nie ma porównania. Znacznie gorsza. Pomimo, że te same gospodarstwa domowe yy, mówią, że w stanach gospodarstwa domowe mają problemy. Wszystkie dane temu przeczą. Również mediana majątku i wzrost tej, tego majątku przeciętnego Polaka jest znacznie gorszy niż przeciętnego Amerykania. Znacznie. To są. Kiedyś mogę zrobić dokładny materiał na ten temat, ale to będzie jest niesamowity hejt, jak to pokażę. Jakbyśmy wyodrębnili osobę w Polsce, którą można nazwać klasą średnią. I w stan, na którą osobę, którą można z, określić jako klasa średnia, i nie zwracamy uwagi na liczby w wartościach nominalnych, bo to jest wiadomo, różnica rynków, Polska, która wyszła z komunizmu, i tak dalej, tak dalej. Ale uwzględnimy procentowy wzrost wartości, to Polacy też przegrywają, pomimo że są rynkiem rozwijającym się. Jakbyśmy wzięli za, za da dane z lat 2012-2022, za ostatnie, no, za ten dziesięcioletni okres. Czy to coś oznacza? No nie, raczej fakty są takie, że rynki rozwijające się są bardziej wrażliwe na globalny wzrost gospodarczy, który dzisiaj jest słaby, umiarkowany. Indie są wyjątkiem, ale Indie dzisiaj przyjęły rolę Chin. Większość gospodarek rozwijających się ma dzisiaj problemy. Podobnie jak Europa, Unia Europejska. Ale Polska, jako część Unii Europejskiej, uważam, że po wyborach w Unii skorzysta na. Yy, na potężnym paneuropejskim impasie politycznym, który również zwiększy inwestycje zagraniczne w Polsce. Więc teraz może być trochę gorzej, trochę większa zmienność, ale uważam, że zaobserwujemy odbicie od połowy tego roku, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. To by było na tyle. pomówiliśmy kilka rzeczy, które już były wcześniej częściowo omówione, ale doprecyzuję. Wyniki nie mają tak dużego znaczenia, jak wiele osób zakłada. Mają znaczenie, ale w inny sposób niż wielu się wydaje, ponieważ w krótkim czasie one mówią o przeszłości, tworzą zmienność. My o tym wiemy, ale ludzie o tym zapominają, bo widzimy dane, wiemy jaka jest historia rynku. Natomiast stopy zwrotu w okresie tygodniowym, nawet miesięcznym, nie mówią nic o tym, czy te wyniki były dobre czy złe, nawet jeżeli akcje spadły kilkanaście procent. Przede wszystkim sektor półprzewodników, który zawsze gdybyśmy wzięli wszystkie tygodniowe e, wszystko, wszystkie tygodniowe stopy zwrotu i zmierzyli odchylenie standardowe, to każdy tydzień od 2000, teraz nie 2014 roku, dla największych firm sektora półprzewodników był bardziej zmienny niż dla nas na 100. No to o czym my w ogóle mówimy, to jest diabelnie zmienny sektor. Ale zmienność oznacza zarówno zmienność do góry, jak i do dołu, przypomina. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do obserwowania kanału. I dla nowych osób, do wejścia na stronę finansowedeukacja.